Czuć pieniądze. Czuć pieniądze. Zwłaszcza, że tego nie kupiliśmy, tylko dostaliśmy. Dostaliśmy cukier, bo wróciliśmy z Albanii i nie ma cukru nigdzie. Co się dzieje z tym krajem? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co się dzieje. Ktoś kuma, co się dzieje? Najlepsze jest to, że cukier jest, bo nam, tak samo jak węgiel, jest, ale ceny to jest abstrakcja. Ktoś mi powie, kto tutaj trzęsie tą mennicą i robi całą tą akcję? Bo ja kurwa nie wiem, nie? Nie wiem. Jeszcze powinnam mieć tutaj baniak z benzyną i kostkę węgla. Do nas dotarło to za późno. Pamiętasz tego chłopczyka, co na tej półce lizał ten cukier? Mm-hmm. Ten taki śmieszny filmik. No. No to do nas dotarło dopiero teraz. Wszyscy Polacy będą lizać za niedługo cukier. Ja jako ten, widziałam, że na palecie trochę spadło. Trochę myślałam, tam było, no? Żeby ogarnąć. Cztery kawy byś ogarnęła ten. No, ja uważam, że tak. I od dzisiaj mniej słodka. Jak człowiek sobie myśli, żeby se żył, bo se już dom znalazł, to mu kredyt dowalili, kawy sobie nie może posłodzić, bo nie ma czym. Zagrzać w tym domu też za bardzo nie ma jak, bo jak przeliczysz, ile musisz pieniędzy włożyć na zagrzanie domu, no nie? To no, teraz, zastanawiasz no, się, co masz zrobić, no nie? Samochód masz, co myślisz, fajnie, bo nawet nie mam ani w kredycie, ani w leasingu, ale nie ma jak jeździć, bo tyle to kosztuje. A z dobrych informacji założyliśmy żarówki. I kupiłam sobie chrupki. Żarówki i każda z nich, mamy tutaj 7 żarówek i każda z nich ma tylko po 2 waty. Wow! To jest 14 watów. Bo długo ten, energia elektryczna ma zdrożeć. Gdyby jeszcze ktoś nie był na czasie, to ma być 2 razy droższa? Tak. Więc jest po ciemku przy świeczkach. Kocham świeczki. O ile jest za drogie. Co będzie robić? Alkohol jeszcze nie zdrożał? Jak to mówi pewien pan na TikToku, robi wrażenie, robi wrażenie. Robi. A za to w serialu Szkoła mówią... No i na co ci to było? Na co ci to było? I to pasuje generalnie do naszego żywota aktualnie. Kredyt. No i na co ci to było? Chciałam się znaleźć ten odcinek i muszę z tego kolesia gdzieś tam pójść. Wyciąć i go wrzucać. Tak. No i na co ci to było? Bo koleś po prostu mądrze powiedział, nie? Z taką intonacją idealną. No i na co ci to było? Tak stał. Mądrze stał. Dzisiaj wyglądasz w tym świecie. A teraz zabieramy mój się... Mój mąż normalnie... Zrobiłem zaś. Słodzi tak świetnie, jak dostępny jest cukier. Mówię, że teraz będziemy świętować, bo osiągnęliśmy na tym kanale 100 tysięcy. Fenomenery Padre Spiritu Sanctus. Mamy w końcu. Mamy 100 tysięcy na tym kanale, więc zakładamy trzeci kanał, na którym zdobędziemy 100 tysięcy. Ojej, co będziemy na nim robić? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli oglądać. Śpiewać, tańczyć. Jaki byłby ten trzeci kanał, na którym chcemy zdobyć 100 tysięcy? Bo my zawsze po zdobyciu 100 tysięcy zakładamy kolejny kanał. Wcale nie. Jak to nie? Jak ten zdobył 100 tysięcy, to zakładaliśmy Enjoyment. A na Enjoyment'cie mamy 300. No wiem. Więc jak ten będzie już miał 300, to na ten następny będzie mieli znowu 100. Nie chcesz trzeciego kanału? Co? Nie chcesz trzeciego kanału? Oni by chcieli trzeci kanał. Wiesz, ile jest odcinków? Może inaczej to ogarnimy. Trzeba nagrać wspólny film, który pójdzie tu i tu. I wy wymyślacie jakiś odcinek na takie ładne, okrągłe sumy. Bo tak się nas synchronizowało, że tu jest 300, tu jest 100, praktycznie w jednym czasie. Okay. Więc jakiś ciekawy odcinek na jeden i na drugi kanał. Taki dla nas przyjemny, świętujący, jakby ktoś powie ogól się na łyso, to powiem mu sam się ogól. Głupich rzeczy robić nie będę. Robię je cały czas, więc za odmianę zróbmy coś poważnego.
Moja dziesięciczna żona. Miki śpi. Czego śpi. Sprawdzić? Dzisiaj on się nie myje. Wczoraj myśmy się nie myli. Woda też trzeba oszczędzać. Cały dzień przeleżeliśmy w łóżku, więc stwierdzimy, po co się myć. Skoro nawet nie położyliśmy stopy na podłodze. No nie. Widzimy się chyba jutro. Tak. Muszę coś zjeść, bo jestem taka głodna. Też jestem głodny. Do zobaczenia. U.